Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Lecz On im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Oto Słowo Pańskie. Pragniemy Twojej obecności, Duchu Święty, dlatego prosimy przyjdź, stąp na nas, abyśmy słuchali słów słuch miłości i wypełniali je z radością. Maria, Maria, Malchon, hanol, echa marachenol, Edonai, marachenol, Adonai, Adonai, Adonai lale helerioseria Alechano, Adonai, Adonai, Maria, Maria, Maria. Kiedy jest przy Panu Jezusie bardzo wielu ludzi. Tysiące osób biednych i spragnionych, Boga. Pan Jezus głosi naukę w taki sposób, że wszyscy pragną z Nim być i Go słuchać. Traktują bardzo poważnie Pana Jezusa i to, co mówi. Nie lekceważą nawet jednego słowa, żadnego zdania. Wszystko starają się zapamiętać. A nawet rozmawiają o tym ze sobą, co usłyszeli, co powiedział do nich Zbawiciel. Więc Pan głosi naukę, dobrą, wspaniałą, cudowną nowinę, najlepszą ze wszystkich. Nigdy nie usłyszymy wspanialszej, i ci ludzie byli tego świadomi. Ze wszystkich stron otaczali Pana Jezusa oczywiście najbliżej byli uczniowie, apostołowie. Także nikt tam nie mógł do pana Jezusa dojść, choćby chciał z zewnątrz. Dlatego, kiedy pojawiła się ukochana matka Maryja, a także jego bliscy, może kuzyni, ktoś w każdym razie z rodziny, nazywani są bracia, ale to wiadomo, nie są bracia rodzeni. Ci, którzy przyszli z Marią, mieli jakąś sprawę, nie wiemy dokładnie o co chodzi, czego dotyczyła ta sprawa, ale bardzo pragnęli dojść do Pana Jezusa jak najbliżej i jak najszybciej, znaczy nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumy. Po prostu ludzie nie dopuszczali e, tych najbliższych do, do Pana Jezusa, być może dlatego, że po prostu nie wierzyli do końca, że to jest Matka Jezusa Jego najbliżsi. A może po prostu dlatego, że właśnie tak było tam tłoczno, że no nie dało się, żeby ktoś po prostu przeszedł tak swobodnie w tym tłumie. Trzeba było czekać. Aż Pan Jezus zakończy nauczanie i wtedy, kiedy ludzie będą się rozchodzili, będzie można podejść. Przypomina mi się też tak przy okazji taka zabawna historia z moim bratem. Było na Przeprośnej górce. Moja mama też przygotowała i dla niego, i dla mnie też kanapki na spotkanie, żebyśmy w czasie przerwy, bo Wąszy Święty, mogli się posilić. Ja byłem wtedy na dole w Zakrystii, bo wiadomo tam jest kościół górny i dolny w tym sanktuarium Świętego Ojca Pio. No i tam właśnie po przerwie byłem, rozmawiałem z kimś. E, I przed e, zakrystią też e, była osoba z tej porządkowej, żeby pilnować, żeby tam właśnie osoby też e, jakieś niepowołane czasem nie wchodziły, nie przeszkadzały. No i mój brat e, chciał wejść właśnie z tymi kanapkami, żeby przekazać mi, żebym sobie zjadł. No i po tym mi to opowiadał e, ten porządkowy, który tam był. No, nie chciał go wpuścić a ten właśnie mój brat mówi, no ale przyniosłem brat właśnie kanapki, że proszę przekazać przynajmniej, albo no, chciałbym wejść tam też porozmawiać, bo jest to dla mnie ważne. A ten porządkowy pyta się, a ty kim jesteś? Ja mówię: jestem bratem ojca Daniela. A ten porządkowy na to, my wszyscy to jesteśmy braćmi ojca Daniela. Więc, więc mój brat chciał wejść na brata, no, nie udało mu się. <głos> <głos> więc to już nie działało. Bo wszyscy jesteśmy braćmi ojca Daniela, więc taka była śmieszna historia. No, i nie wszedł po prostu. Ale te kanapki potem ten porządkowy przekazał. <noise> więc widać, że to nie działało. Na pewno i tam również, kiedy, kiedy ci bliscy mówią, że oni są właśnie tutaj braćmi, czyli z rodziny. Pana Jezusa, że to jest Matka Maryja. No i to widać, że to też nie podziałało wtedy. Eee, więc oznamiło Panu Jezusowi, w każdym razie ktoś tam przekazał, Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą. Są tam, widzisz, tam stoi Maryja, tam są Twoi bliscy, czekają na Ciebie. Chcą widzieć się z Tobą. Może Pan Jezus pomachał im tutaj do swojej Matki Maryi, do, do bliskich, że on widzi ich, że chcą się z nim spotkać i chcą widzieć go, no to już go widzą. A jeżeli chcą porozmawiać, no to muszą poczekać cierpliwie. No nie da się teraz powiedzieć przerwa. Słuchajcie, tam moja mama czeka, idę do niej teraz. A was zostawiam. Nie wiem, ile to potrwa może godzinę, dwie, więc musicie poczekać. Tam jeszcze są moi bliscy, krewni, więc na pewno będą pogaduszki, pogadamy sobie trochę o sprawach rodzinnych. E, wiadomo, że tak nie było. Być może Pan Jezus dał taką odpowiedź e, przez e, swoich tam uczniów e, Przekażcie mojej matce, żeby i bliskim, żeby teraz dołączyli do słuchających, aby słuchali to, co teraz mówię, bo to jest także i dla nich. To jest dla nich bardzo ważne, żeby oni to wysłuchali. I teraz, żeby usiedli tam na końcu. Niech poczekają, aż skończę nauczać, aż pomodę się za ludzi, odprawię, a to może trwać kilka godzin, więc no, trochę muszą się uzbroić cierpliwość, a na pewno się z nimi spotkam, zobaczymy się, porozmawiamy. Ale nie teraz. Jest Pan Jezus. Po tej informacji na pewno można powiedzieć, tak uczynił, tak pomyślał i tak powiedział. Bo dla Niego ludzie, którzy byli przy Nim, nawet byli, okazuje się, ważniejsi niż Jego rodzina, według ciała. Nawet ważniejsi niż Maryja. To tutaj może e, być zaskakujące. Przecież bardzo kochał swoją Matkę Maryję. Niko tak nie kocha jak Maryja. Oczywiście, owszem, tak jest. I na pewno swoich bliskich, według ciała, też bardzo kochał. Ale najważniejsza jest teraz rodzina duchowa, która jest przy Nim. Rodzina, która powstaje poprzez wiarę, poprzez słuchanie Jego słów i wypełnianie Jego nauki, wcielanie w życie, powstaje teraz Jego duchowa rodzina. Tysiące braci, tysiące sióstr, tysiące matek. Czyli wszyscy, którzy przyjmują Pana Jezusa, miłują go całym sercem, wierzą w niego i właśnie żyją Jego piękną nauką. Traktując ją bardzo poważnie i wszystko wypełniając, właśnie tworzą tą duchową rodzinę. Są jak matka, jak bracia i siostry. Są jak matka Maria, która nosiła w sobie przez dziewięć miesięcy Syna Bożego. I każdy, kto przyjmuje słowa Pana Jezusa, przyjmuje jego samego przez jego słowo. Staje się, można powiedzieć, w pewnym sensie taki brzemienny, czyli ma w sobie Syna Bożego, żyje, żyje w Bogu, Bóg żyje w nim. Przez słowo Boże, przez wiarę? Tak jest, bo Pan jest powiedział: Przyjdziemy do Niego i zamieszkamy w Nim, mieszkanie sobie z Niego i w Nim uczynimy. Czyli w kim? Czyli właśnie w tych ludziach, którzy wierzą, którzy kochają Boga, którzy przyjmują słowa Jezusa, przyjmują przez przyjmując Pana Jezusa, przyjmują też Ojca Niebieskiego, i przychodzi oczywiście Duch Święty z nimi. Więc duchowa rodzina to także i my, to także Ty. Jesteś duchową matką, duchowym bratem, duchową siostrą Pana Jezusa, czyli jesteś z Jego rodziny, według Ducha, Ducha Świętego, Ducha Jezusa. A więc stworzysz rodzinę duchową, która jest najważniejsza i wieczna. Te więzi duchowe, rodziny duchowej i Jezusowej będą trwały zawsze, nigdy nie będą przerwane bo one w wieczności będą trwałe i mocne i silne. Tutaj te więzy rodzinne różne są, Niek niekiedy są szczególnie na początku, może jak jesteśmy mali, są silniejsze z bliskimi, potem one słabną, są słabsze. Bo ktoś zakłada rodzinę ma właśnie swoje dzieci, to wiadomo, że wtedy już tak nie zwraca uwagi na swoich tych dziadków czy rodziców, chociaż kocha, ale już nie są oni dla niego ważni tak jak wcześniej. Teraz jego rodzina jest najważniejsza. I wiemy, że te więzy rodziny właśnie są też różne. Niektóre niekiedy są bardzo piękne, mocne tutaj na ziemi. Niektóre są bardzo słabe, niektóre są zupełnie zerwane. Niektóre są pełne czasem bólu, cierpienia. Ale w normalnych rodzinach lubimy się spotykać ze swoimi bliskimi. Podażymy się wzajemną miłością, żeby ze sobą porozmawiać, pomodlić się, pobyć. Wystarczy nam co jakiś czas. Nie poczymy ciągle po prostu być z całą rodziną każdego dnia, bo to, to byłoby no właśnie takie niepotrzebne i przeszkadzające, ale co jakiś czas na pewno. I na pewno Pan Jezus cieszył się bardzo, że jego matka jest tutaj, że są jego najbliżsi. Na pewno sprawiło mi tą wielką radość, że za chwilę się z nimi spotka. Że zobaczy swoją ukochaną matkę, przytuli ją do siebie, do swojego serca. I dla Niego Maria przecież wiemy, tutaj na ziemi była wszystkim. Po Bogu Ojcu Maria jest dla Niego wszystkim, najważniejsza. Ale jesteśmy my też bardzo ważni dla Niego. Więc Pan Jezus podkreśla tutaj, wykorzystując tą sytuację, żeby nauczać, żeby stwierdzić, że moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają mnie. Na pewno wszyscy słuchający powiedzieli Amen. Dobrze, Jezu, dziękujemy Ci, Panie. To znaczy, traktujesz nas jako swoją rodzinę. A nawet bardziej, bo oni czekają, ci bliscy, według ciała, a my, rodzina, według ducha, możemy tu być z Tobą i słuchać Ciebie dalej i patrzeć na Ciebie. I nie musimy czekać, bo jesteśmy z Tobą tutaj od samego rana. I będziemy z Tobą w wieczności. Nigdy to się nie skończy. Dlatego daj na łaskę słuchania i wypełniania Twoich słów życia, miłości, zbawienia i szczęścia. Chcemy tego słuchać, więc mów do nas, Panie. Mów co chcesz. Każde słowo dla nas Twoje jest nam, nam bliskie, ważne i bezcenne. I uzdrów nie tylko uszy naszego ciała. Żebyśmy wszystko wyraźnie dobrze słyszeli, żeby nie było głuchych według ciała, żeby nie było niedosłyszących. Ale przede wszystkim, żebyśmy uszami serca wszystko usłyszeli, przyjęli wszystko i wypełniali gorliwie każde Twoje słowo. Tak możemy wołać do Pana Jezusa, tak jak Maryja wypełniała, tak jak Twoi bliscy, tak jak ten tłum, który był przy Tobie. Więc otrzymujemy przez To błogosławieństwo. Przesłuchanie, wypełnianie tego, co mówi nam Pan, bo jakże łaską jest wielką słuchać to, i łaska Jego towarzyszy nam, aby to wypełniać, więc niczego nam nie brakuje. Jesteśmy rodziną duchową, rodziną miłości i miłosierdzia Jezusa i Marii, rodziną ich serc.